Tak. Otóż, proszę Państwa, ja mam pewien dylemat, bo bardzo bym nie chciał prowadzić kampanii brudnej, kampanii napastliwej, kampanii agresywnej, ale to wtedy musiałbym, nie wiem, położyć uszy po sobie, zgodzić się na wszystko i powiedzieć, jest fajnie, jest dobrze. No to po co startować na burmistrza w tym układzie? I postanowiłem mówić prawdę. To co powiem, to co ustaliliśmy sobie wspólnie z moimi przyjaciółmi i kandydatami na radny, to zapewniam Państwa, nie są nasze opinie, tylko fakty, które jestem w stanie udowodnić, potwierdzić, bądź to zapiskami, bądź to relacjami, bądź to dokumentami i tak dalej. Oczywiście stworzyliśmy sobie program wyborczy. Pozwolę, nie zwlekając, Państwa z nim zapoznać. No i jak nie wiadomo, o co chodzi, to stare przysłowie, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I przez 4 lata bycia radnym, przed każdą sesją rady, przed każdą propozycją zmiany budżetu czy długoterminowej prognozy finansowej, siedzieliśmy wspólnie po 3-4 godziny, a moja Kasia jest matematyczką i analityczką rynku między innymi, i analizowaliśmy, jak to z tymi pieniędzmi w naszej gminie jest. I proszę Państwa, pozwoliliśmy sobie przynieść tablicę. I po prostu ludzie mają tak, że jak widzą obrazek, to lepiej zapamiętują cyfry. W związku z czym pozwólcie Państwo, że Kasia narysuje dwa obrazeczki, które powiedzą, o co chodzi z naszymi pieniędzmi, z naszym budżetem gminnym całorocznym. Najbliższe 5 lat będziemy spłacać od
spłacać, jeśli nie zaciągniemy nowych jakichś kredytów i jeśli pod warunkiem, że spłacając regularnie dostaniemy jakieś tam umorzenia. No ale możemy przyjąć, że przez najbliższe 5 lat generalnie milion idzie na spłatę zadłużenia. To są nasze wydatki. Zatem zostaje 5 milionów na wszelkiego typu inwestycje. Drogi, kanalizacja, wodociągi, ewentualnie jakieś inne budowle, tak? Które za chwilę będziemy mamy mówić. Czyli musimy sobie zdawać sprawę, że my mamy do dyspozycji 5 milionów, które tak, żeby jakby posunąć tę gminę do przodu, albo ją polepszyć środowisko, polepszyć drogi i tak dalej. 5 milionów rocznie, czyli przez najbliższe 5 lat to jest kwota 25 milionów. To ja to wypiszę, to są inwestycje. I generalnie cały nasz program mówi o tym, że te 5 milionów, które mamy na inwestycje, chcemy podzielić wspólnie. Nie powiemy Wam, że my Wam coś damy, bo to są nasze wspólne pieniądze. I my musimy po prostu wypracować jakiś sensowny kompromis, co przez te 5 lat możemy zrobić. Ja na przykład podam, że gdybyśmy połowę tej kwoty przeznaczyli na remonty dróg, mamy to policzone i to proponujemy na naszej stronie internetowej, to przez 5 lat jesteśmy w stanie mieć 10 km nowych dróg powiatowych i 12,5 km nowych dróg gminnych. To nie jest bo dróg powiatowych na terenie naszej gminy jest ponad 70 km. Jesteśmy przez 5 lat w stanie zrobić 10 km dróg. Jeśli się na to zdecydujemy, możemy też całą tę kwotę przeznaczyć tylko na drogi. Ale o tym my cały czas mówimy. My się chcemy na to z mieszkańcami umówić. Nie chcemy decydować jednoosobowo czy trójosobowy zarząd. Nie chcemy, żeby ktoś za nas decydował, na co pójdą te pieniądze. Dzień dobry, zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję Kasiu. Siadajcie. Zapraszamy. Dzień dobry. Proszę Państwa, to jeszcze na chwileczkę się cofnę do tych 5 milionów złotych, bo to co Kasia powiedziała, że chcemy dzielić to społecznie, na naszych banerach najważniejsze słowo jest konsultacje. A takie prawdziwe konsultacje, że co jakiś regularny czas jest spotkanie z pewną grupą mieszkańców, czy ich reprezentantów i gadamy i słuchamy. Żeby to nie było tak, że ktoś za nich decyduje. Myślę, że celowo podkreślam to słowo konsultacje. Co do dróg, proszę Państwa, to jest drugi nasz problem, że drogi są bardzo ważne. Bo w jakim stanie niektóre drogi są, doskonale Państwo wiecie, jeżdżąc po terenie naszego miasteczka czy po terenie naszej gminy.